Witam Was, kochani, o poranku. Jestem już po jodze i na szczęście dzisiaj nie mam żadnego klienta, więc będę mogła pojechać znowu do domu, bo tam dużo jest do przeniesienia, do przewiezienia. Idę do Rosa, podjechałam, tu mam bardzo bliziutko mojego miejsca pracy. Oliwka dzisiaj w domku, myślę, że jeszcze śpi, koleżanka ma do niej przyjechać i koleżanka chce pomóc Oliwce w przeprowadzce. Wracam z Rosa i chciałam Wam pokazać, jakie bluzeczki kupiłam. Zobaczycie, ocenicie sobie, jak to jest cenowo, jeśli chodzi o Amerykę albo o Polskę. Zobaczcie, taka bluzeczka Adidasa, w pełni oryginalna. Adidas, w pełni oryginalna chińska. Normalnie kosztowała $25. Tyle. A ja zapłaciłam za nią, ze względu na to, że Ross ma dobre ceny, zapłaciłam za nią 14. Tutaj za bluzeczkę zapłaciłam $13. Under Armour, nie wiem, czy znacie tą firmę. I nie wiem, czy dobrze wypowiadam, ale staram się dobrze. Teraz następne, też staniczek mi był potrzebny właśnie do ćwiczeń, taki sportowy. I też 13, zobaczcie, taka cena. XOXBedset. Wszystko za 13. No i kupiłam sobie matę oczywiście, tak jak chciałam. Zwykła mata do jogi, zobaczcie, taka zwykła, która kosztuje, tutaj nie było żadnej przyceny, $8, słuchajcie. No to jest bardzo też fajna cena. Ena przyjechała do Oliwki pomagać się przeprowadzać. Już jesteśmy w połowie drogi. Ja jestem dalej w ubraniach na ćwiczenia, bo po prostu to są dla mnie ostre ćwiczenia. I dziewczyny mi pomagają, jestem po prostu spocona. Jest bardzo duszno. Masakrycznie, upalnie, gorąco. Także wyjeżdżamy, kochani. Do zobaczenia. O, idziemy dalej. Przychodzi nas paczka z rzeczami. Z rzeczami. I teraz chcemy Wam je pokazać i się pochwalić. Because these things are beautiful. We will show you guys these things. So yeah. Fashion show. So we'll show you guys. I'm here with Anna. Okay. Oh, at the top? Yeah. Okay. I'm so confused. Do you think it's wait, how long? Oh, wait. Yeah, okay. So it's like this. It's spicy. This is like leaves and palm trees and yeah, like all like plants. This. Yeah. This looks like this yours? Yeah, it's different. So yeah, I like it. It's really, I think it looks good. Right? Like, you know. So that's the top. And this is the bottom too. It looks like shorts. Yeah, it's the shorts, like, yeah, I like those. It's yeah, cool. It's comfortable. Okay, so that's my mom's. So that was my... Wait, we can, like, open it. Okay. So the next one. So pretty. Oh, it's so pretty. So, to jest moja mama. Tamte poprzednie dwa były moje. Yeah, it looks so pretty, because it's like... I like this. Like, it's like, you know... It's really cute too. Ogólnie to ja nie lubię bardzo pomarańczowego, ale na to jakoś tak spoko wygląda, bo to tak kontrastuje, nie? W sensie, że są różne kolory, to tak fajnie wygląda. To jest top, czyli góra. Dziwnie, bo muszę mówić tak trochę po polsku, trochę po amerykańsku, żeby też ona rozumiała w angielsku. I to jest dół. To moje? Mhm. Twoje. No ale ładne tutaj. I to jest ten i drugi twój. Ten się bardzo fajny. Powiem ci, że materiał jest dosyć fajny. No. Ten jest ładny. Ten twój lubisz? Mhm. Powiedziałaś na jakiej stronie? Mama dawała wszystko w opisie. Ja powiem wam, że materiały są super. Takie, że, no bo ja też nie wiedziałam, jakie to będą materiały. Nie, czy to są te push-upy tutaj chyba. Aha, no to dobrze, ale możesz zdjąć chyba, można wyjąć. A. Teraz takie modne są. Yeah. Yes, they modern. Like, yeah. Here's the backpack. I don't like the smell. Macie mieć tutaj na wodę. I takie pojedyncze kieszonki, to jest też bardzo fajne. Okay, and the last one. I don't know what it is. It's my mom. It's
my mamy. Nie wiem, czy the first package, package. And we're gonna have three of it. So that's the first one, and we have two more. Yes. To była pierwsza paczka i teraz będziemy mieli jeszcze dwie. I wam na pewno spełniamy to. Albo dwie, albo trzy nawet. I'm gonna try the swimsuit. To poprzymierzaj te swoje rzeczy. Yeah. Ludka może wam pokazać. It's good. Yes, yes. The size, yes. Color. Yeah, you look good in black and white. Thank you. You look good in green. Yes, because you tan, that's why. We're so pretty. Now we can go swing. Oh, what? This face is... We're going to heaven. And we don't think wrong with us. No! No, two. No. Three. Oh. I promise. No, you don't. I swear. You're lying. I promise. One, two, three. You're so mean. Oh, it's so deep in here. Wait, see. Dziewczyny pływają, robią sobie zdjęcia na Instagrama, świrują, coś tam wam nagrywały, nie wiem, a ja, słuchajcie, zagrzebałam się w moich pracach, wysokie, ale też i pracochłonne, bo zobaczcie, ile tego jest. I one są tak wysokie i jest ich tak dużo, że te w Polsce, co miałam, to jest pikuś. Podobają mi się wielkością, bo są dosyć duże, więc to najważniejsze, bo pojemne i nie będzie tak dużo bałaganu. Ja uważam, że w ogóle w większych pomieszczeniach jest mniejszy bałagan. W małych pomieszczeniach jest gorzej utrzymać porządek, moim zdaniem. Dlatego, że wszystko, wiecie, jest tak upchane w jedno miejsce. O, zobaczcie, ile pięter. 4 piętra aż. Zobaczcie to, jakie ogromne, wielkie. Także mi wystarczy naprawdę w zupełności. No i z czasem chcemy zmienić, ale to wszystko, słuchajcie, plany są takie, że wszystko pomału trzeba będzie zmieniać. Moje paznokcie są w tragicznym stanie, dzisiaj muszę sobie o nie zadbać, ja zdjęłam hybrydę, bo nie dałoby rady tutaj pracować i z tą hybrydą chodzić. Wczoraj miałam jeszcze ładne, a dzisiaj już jest tragedia, no ale dzisiaj jeszcze wyszoruję, wyczyszczę. I wieczorkiem sobie zadbam, bo jutro na jogę muszę iść, także ogarnąć się trzeba. Zobaczcie, co tutaj Dudek robi. Ja zauważyłam, że jak on pracuje, to śpiewa. Nawet nie wiem, jakby był zmęczony, to zawsze śpiewa. Ja naprawdę. O, właśnie o to mi chodzi. Nie wiem, czy ty jesteś świadomy tego. Dziewczyny, zobaczcie, mają najlepsze życie. Dobry czas, szczęśliwy czas. Zobaczcie, dywan był, dywanu nie ma. Mam taki swój patent na czyszczenie takich zlewów, które są niestety zapuszczone. Najlepszą opcją jest ocet. Lodówka jest dosyć ładna, czysta, zobaczcie. Prawie jak nówka. Zobaczcie, ja miałam taką lodówkę, ale mi się tak świeciła z szyby czarnej. Bo wolę praktyczne rzeczy teraz zdecydowanie. Teraz to jeszcze. Dziękuję.
Oh my god. Okay. Junior. Uh-huh. Junior, Junior, chodź. Junior! Stój! Wait for me, hey girls! I'm scared. Now I'm scared. Okay. Bye. 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 Sweet and scary.